To drzewo jest nie tylko bardzo wysokie, pełni też ważną funkcję w tym lesie. Wierzcie lub nie, ale badania wykazały, że drzewa rozmawiają. Wszystko zaczyna się na dole, tuż pod ściółką. Spotkam się z dr Suzanne Simard, która bada sieć łączącą to wszystko niczym sieć neuronów w mózgu czy internet. To, co odkryła, zmieni nasz sposób postrzegania roślin. Nazwała to światową siecią leśną. Załóżmy, że ta ręka to jedno drzewo, a ta drugie. Grzybnia łączy je jak linia telefoniczna. To drzewo rozmawia z tym. Informacje są przekazywane przez tę sieć. To jak rurociąg z przekazami. Jakimi? Różnymi. Zaczynam chorować, zaatakowały mnie szkodniki. Drzewa komunikują się z sąsiadami. Po odebraniu ostrzeżenia inne drzewa mogą wytworzyć substancje odstraszające szkodniki od ich liści. To nie wszystko. Zdaniem dr Simard drzewa przesyłają składniki odżywcze słabszym krewnym. Dzielą się nimi z mniej sytymi, tworzą większą całość. To jak autostrada z informacjami i pożywieniem? Tak, pod naszymi stopami. Wszystko jest połączone. Nazywam to światową siecią leśną. Niesamowite. Jak to działa? Odpowiedzią jest podziemna sieć zwana grzybnią. Grzybnia jest bardzo ważna. Grzyby? Tak. Badam, jaką funkcję pełnią w lesie. Odkryłam, że żyją w symbiozie z drzewami. Jeśli to wyrwę, pod spodem zobaczymy grzybnię. Pod leśną ściółką mamy rozgałęziającą się grzybnię. Od kiedy badasz ten las? Od 30 lat. To stary las. Niektóre drzewa mają po 1000 lat. Dr Simard zabiera mnie w głąb puszczy, by pokazać, jak przeprowadza badania. Sprawdzimy, jak to drzewo komunikuje się z tą sadzonką. Tamto? Tak. To tak zwane drzewo matka, centrala podziemnej sieci grzybni. To drzewo komunikuje się z tą sadzonką? Tak. To inne drzewo, a jednak są połączone przez światową sieć leśną. Dr Simard wstrzykuje odrobinę substancji radioaktywnej, żeby pokazać, jak drzewo matka rozsyła informacje za pomocą grzybni. Czy to je boli? Nie, teraz musimy poczekać. Potem za pomocą licznika Geigera prześledzimy, jak radioaktywny marker przenosi się z drzewa przez grzybnię do sadzonki. Rozchodzi się wszędzie przez system korzeniowy, czy trafia tylko do wybranych drzew? Nie wszędzie. Przenosi się konkretnymi połączeniami do konkretnych drzew. Teraz marker przenosi się pniem do ziemi. Wykryjesz go licznikiem Geigera. Tędy do korzeni. A potem trafia do grzybni, światową siecią leśną, aż do sadzonki. Licznik powinien zatrzeszczeć. Wow! Niesamowite. Wyrwijmy to. Mnóstwo mchu. To światowa sieć leśna? Tak, grzybnia. To tu dzieją się czary. Cudowne. Kwestia komunikowania się drzew fascynuje nas od dawna. Wiadomo, że na przykład akacje wysyłają informacje za pośrednictwem powietrza. Kiedy żyrafa zaczyna zjadać liście jednej akacji, ta wysyła ostrzeżenie w formie etylenu. Sąsiednie drzewa go wyczuwają i pompują do liści gorzką taninę, która odstrasza żyrafy.